Siema wszystkim, witam w nowym odcinku. No wypierdolę, kurde. Siema wszystkim, witam w nowym odcinku Q&A. Dziś to kurde. No siema wszystkim, witam na. No kurde! Siema wszystkim, witam w nowym odcinku. No ja pierdolę. Siema wszystkim, witam w nowym. No chyba se kurde. Siema wszystkim, witam w nowym odcinku Q&A. Dzisiaj. Serio? Serio? Siema wszystkim, witam w nowym odcinku. Nie. Dobra, lecimy od razu z pytaniami. Chciałem tylko powiedzieć, dziękować na początku za tyle lajków pod ostatnim odcinku. Zajebiście było. I mam nadzieję, że pobijemy dzisiaj kolejny raz rekord, bo wczoraj pobiliśmy w sumie tydzień temu, jak zrobiłem filmik. Ale w każdym razie lecimy z pytaniami. Więcej lajków, więcej pytań, im lepiej. Pierwsze pytanie, co jest trochę dziwne. Co byś zrobił, gdybyś się obudził w nocy w moim pokoju i zobaczył Miley Cyrus nago, bujając się na kuli z Wrecking Ball? Jakieś muchy. Ostatnio była taka sytuacja i właśnie zdążyłem to nagrać, mniej więcej to tak wyglądało. I came in like a... O, to pewnie nic. I came in like a wrecking ball. Karolek, co to odpierdalasz? No jak co odpierdalam? No, trzeci tydzień remont masz, chłopie, a nie wiesz, co się w domu dzieje? Chodź, Kierzek. Następne pytanie jest takie, czy jesteś prawiczkiem? Nie, nie jestem prawiczkiem, mam już jestem stary, ale szczerze mówiąc, trzymałem swoje, jak to się mówi? Seks. Trzymałem swój seks. Trzymałem swój seks, czy tam prawiczkość przez duży... Prawiczkość! Trzymałem swoje dziewictwo przez dłuższy czas, bo wiesz, czekałem spotkać tą odpowiednią osobę. No i spotkałem tą odpowiednią osobę jakiś czas temu, 5 lat. No to byłem z osobą kiedyś tam w internetach, dłuższy czas temu i z tą osobą pierwszy raz ten. Miałem w sumie 18-19 lat. Nie spieszyłem się, więc no wiesz, to był no, odpowiedni czas, no. Ale nie jestem... Nie jestem. Akurat dziewicą. Co byś zrobił, gdyby ci ktoś zmienił hasło na YouTube? Co się dzieje? Kierzek, nie mogę się zalogować na mojego YouTube'a. Ktoś mi chyba zmienił hasło. Naprawdę? Stary, zhakuj bazę danych YouTube'a, znajdź jego IP i kurde, namierz jego lokalizację. Musimy go znaleźć. No, już się biorę za to. Masz go? Mam go. Już ci pokazuję. Tutaj jest. To jedźmy po tego skurczybyka. Czy chciałbyś wrócić do Anglii? Nie chcę wrócić do Anglii za nic. Tam jest kurde masakra teraz. Wszędzie jacyś imigranci przyjeżdżają. Jedziesz do Anglii, a tak naprawdę jedziesz do Pakistanu czy do Bangladeszu. Musisz tam mieszkać, żeby mnie rozumieć, o co mi chodzi. Ludzie, którzy się przeprowadzają tam, dokładnie wiedzą, o co mi chodzi. Polacy czy cokolwiek. I większość ludzi, którzy tam jedzie do Anglii, umie się integrować w kulturę. Ja przyjechałem do Polski. Nie mówię, że musicie przynieść angielskiego prawa do Polski. Dostosowałem się do polskiego prawa, jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. A dużo ludzi tam, muzułmańscy i tak dalej, przyjeżdżają i kurde, mówią, że zbyt budujemy tu kurde jakiś tam most. Czy cokolwiek, za dużo tego było po prostu, za dużo się kultura w Anglii się zmieniła, dużo ich mają po 8 dzieci i nie, ci którzy wiedzą, ci którzy mieszkają tam wiedzą, że tutaj nie robię jakiś rasizm, po prostu mówię faktami, oni mają po 8 dzieci, dużo syfią większość ich, wiesz, po prostu tak jest i no Pakistańcy generalnie... Ile masz centymetrów wzrostu? Jak widać na filmach, chociaż w sumie nie widać na filmach, nie wiem czemu mówicie, na filmach wyglądasz większy. W sumie kurde mnie widać tylko z ramion do góry. Jak możecie stwierdzić, że jestem kurde większy? Ja jestem taki, jak mnie widać tutaj. Niestety jestem w miarę mały, mam 1,72 m. Znaczy to normalna wysokość, myślę. Nie jestem jakiś mega wysoki, ale większość czasu, jak mnie ludzie spotykają na ulicy, mówią, że wyglądasz większy na filmikach. Jak to twierdzicie przez filmiki? No ja nie mam pojęcia, widząc większość czasu tylko moją twarz. W każdym razie nie jestem najwyższy na świecie. Nie jestem najniższy na świecie. Jestem tam gdzieś...
No po środku, no 1,72 m, spoko chyba. Tutaj plus 10 cm, w sumie 1,60 m, bo tutaj minus włosy to ostatnio mierzyliśmy, ostatnim Q&A. A w każdym razie jestem, kurde, mały. Przyznaję się, jestem hobbitem, pokażę wam teraz moją stopę. No, widzicie? Hobbit, przyznaję się, teraz wiecie wszyscy prawdę. Na co wydajesz hajs z YouTube'a? Szczerze mówiąc, hajsu z YouTube'a nie ma aż jakoś tak przesadnie dużo. Jak przeglądam na przykład zagranicznych ludzi, to tam już jest po prostu masakra, ale w Polsce jest jeden z najniższych CPM, więc nie zarabiamy jakieś przesadne pieniądze tutaj w Polsce. Naprawdę, to jest na USA, czy tam na Anglię, to YouTuberzy mają normalną stawkę, tak średnią stawkę w porównaniu do Anglii czy cokolwiek. Wysoka stawka na Polskę, oczywiście, ale na Anglię, skąd ja jestem i mógłbym mieć tam normalną pracę za normalną stawkę, to myślę, że w moim wieku mógłbym tyle samo zarabiać innej pracy, ale na co wydaję kasę? Na nic. Praktycznie na nic. Ja staram się wszystko zaoszczędzić, żeby sobie wybudować jakiś tam dom w przyszłości. Chciałbym mieć jakiś fajny domek. Ubezpieczyć się na przyszłość, żeby móc tu spokojnie sobie mieszkać z wami, bo planuję tu zostać w Polsce. I myślę, że to jest dobry plan. Nie wydaję na bezsensowne rzeczy nigdy. Na siłownię wydaję oczywiście, na tam jakieś jedzenia i na mieszkanie, które specjalnie zmniejszyłem, żeby po prostu było tańsze, żeby nie wydawać tyle pieniędzy. No i staram się zaoszczędzać. Więc na co wydaje hajs z YouTube'a? W sumie nie wydaje. Zrób Charlie Challenge! Dobra, w sumie nie zrobiłem to kilka razy, z dupa zbyła z tego, ale spróbuję dzisiaj z Misz nad Mistrzami Kalafior! Mój ulubiony ket, co ty tu robisz? Co ty tu? Misz nad Mistrzami Kwiatek! Robimy challenge? Dobra, robimy. Dobra. Dobra, robimy to. Okej. Okay. Charlie Challenge. Jesteś gotowy? Dobra. Jesteś. Dobra. Robimy to? Jasne. Okej, okay. Wszystko ustawione. Dobra. Zacznij... Ja się spytam. Jedziesz, bo... Dobra. Charlie, are you there? Ej, ruszało się. Dmuchnęłeś. Dmuchnęłeś. No jak, kurwa, mi ci powiedział, nie? Dmuchnęłeś, nie, widziałem. No, patrz, no to jeszcze raz. Widziałem, że dmuchnęłeś. Jeszcze raz, dobra. Dobra, ej, masz dobrze, mnie. Bo no, masz mnie. Mam cię, no, ty mnie. Jeden skubany, ty. Dobra, zróbmy to jeszcze raz, ale porządnie, nie dmuchaj tym razem. Charlie. Are you here? To jest pizda nad głową. To jest gang z Charlandy. Dobra, dmuchałem. No to co ciulasz, powie, ja się pocę tutaj. Dobra, robimy to jeszcze raz, ostatni raz, bez dmuchania teraz. Nie ma co się... Easy, nie, to jest easy. Dobra, jedziemy. Dawaj. Charlie, are you there? O luju. Ciula, lecisz, dmuchałeś znowu. Nie dmuchałem, tak, nie na moje życie. Zabaw, bo ciulasz i... Obiecuję na moje życie, że nie dmuchałem. No jak nie dmuchałeś? Jak widziałem, stary, czułem coś na mnie, ku... Z tyłu. Gdzie? Z tyłu? Czy jak ty nie dmuchasz, to... Yo, dzięki za oglądanie tego Q&A. Yeah. Feel me. Yeah. nie mogę, tak. Dzięki za oglądanie dzisiejszy odcinek Q&A. Jeśli wam się podobał, to możecie zostawić mistrzowcy łokieć za Karolka. Chcę widzieć pierdyliard łapy w górę pod tym odcinkiem, by było naprawdę fajnie. Zostawcie suba, wbijajcie na moje social media. Bardzo ważne, żebyście wbili na mojego Facebooka, bo tam właśnie zadajecie pytania dla mnie. Jeśli chcecie, żeby wasze pytania pojawiły się w następnym odcinku, to wbijcie na facebook.com/stugames. Tam mamy zajebiste rzeczy. Zadajecie pytanie, do wyzwania czy pytania, Q&A, ukryta prawda. Wszystko tam jest, więc musicie tam koniecznie wbić. Lubię to. Na fanpage'u, boom, Snapchat, kurde, Steel Official. Wszystkie ważne social media macie w opisie, nie będę was zanudzać teraz. Na koniec powiem wam tak, widzimy się w następnym odcinku. Yeah.